No hello, tutaj Purpose'u, ze mną? Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, Dżingi z tej strony. I są jeszcze z nami. Sen? Szymon, no najpierw ty... Szym! No, jeszcze raz, gością to... pierwszeństwo. No ale ty jaki jesteś Dżingisem, no. Jaki ty kultura jesteś normalnie, żeś tak zawsze był. No właśnie. Jest z nami Ksent, chłopak, którego spotkałem na Pyrkonie i tak jakoś się zgadaliśmy, że sobie coś wspólnie z tego arka pomodzimy. No i będzie nam pokazywał, co to robi. Jest z nami? Szymon! Naprawdę. Jak nieraz chcemy, żeby jakiś entuzjazm był w jego przywitaniu, to nie ma nigdy, nigdy. Ale teraz to było pewne. A zobaczcie, co ja tutaj mam, tak powiem, zanim Marcin będzie opowiadał o sobie i co tam się dzieje, to zobaczcie, mam drugiego T-Rex, jakim dziwnym trafem tu się znalazł. O, co on się budzi? Nie rób tego, nie budzi się, dobra, oswaja się. Będę miał drugiego. Będzie miał drugiego T-Rexa, ja na razie próbuję zrobić fabrykator, tak trochę go próbuję zrobić. Znaczy generalnie to potrzebuję do tego strasznie dużo kamienia, a mam go niewiele, więc no... No jest jak jest! No to za kilof! No właśnie przed chwilą byłem i kilofowałem. I będziemy śpiewali sobie hej ho, hej ho. Wiesz co, jeszcze do tego potrzebuję... Dobra, ty byłeś jesku. 35 metalu i potrzebuję 15 kryształu, a kryształu również nie mam. Ty, pada mi przez dach. Już nie pada. Następny, który był budowniczy. No ale to nie moja wina, że mi pada przez dach, tak? No a czyja wina? To ja budowałem, czy ty? Nie, to producent dachu w takim razie. Aha, no dobra, to brałeś wizytówkę, to pojedziemy do niego. Dobra, spoko, trzymam za słowo. No tak, no to robię ten fabrykator, a potem miałem lecieć do Dżingisa, ale nie wiem, bo jest niedobry dzisiaj dla mnie. Nie, leć do mnie, leć, ja cię zapraszam normalnie, tu mam dwa T-Rexy. No, ostatnio dawno nie czuły mięsa ludzkiego. Uważaj, że pancia nie wsunęły. Nie, mnie to nie, wiesz. I wykałaczek sobie nie zrobiły z kości. No ale naprawdę wam powiem, ja coraz bardziej jestem pod wrażeniem graficznym i szczegółów w tej grze. Spójrzcie tutaj, teraz dopiero widać, zobacz. Spójrzcie na to. No przecież to ten pysk całego tego T-Rexa i te zęby, no to... Przeglądałeś w ogóle, zaglądałeś swoim dinozaurom do pyska? To oczywiście, nie raz, nie dwa. No i nie powiesz, że nie ma tutaj szczegółowości. Ale ja nigdy tak nie powiedziałem, to ja w ogóle nie wiem, dlaczego ty do mnie jakieś ten... Zobaczcie, jakie do mnie niedobry jest. Te gały ich, te takie gadowe gały, no gadowe oczy, gadziny. No coś zimno, jakie zimno, nie jest zimno wcale. Nie wymyślaj. Dobra, potrzebne mi, tak, jeszcze cementu, czyli potrzebuję kamieni, jeszcze metalu. Dobra, to ja po metal lecę do ciebie. W zasadzie to od razu się do ciebie biorę. W nocy jest to, wiesz, poniżej radarów będę leciał. Tak, no dokładnie. Wiecie, służby specjalne nie przechwyciły. Dokładnie, tak. Znaczy, no wiesz co, mam zamiar w ogóle, jak już tylko się pojawi jeszcze raz krążownik gdzieś Imperium, to sobie do niego podlecieć. Ale nie polecisz go na centymetry. Nie podlecisz na centymetry? Nie. Już próbowałeś? No, próbowałem. Musiałem być milimetr obok niego. Nie dałem rady, bo on jest poza granicą. No ale mimo wszystko pewnie lepiej wygląda. Zauważysz go, ale nie będziesz tak blisko. Najbliżej jak możesz. No, to... Ja tak gorzej nie rozumiem mojego tego położenia, to gdzie ja jestem, nie? Tu jest, niejednokrotnie jest mi za gorąco, za zimno, za mokro, po prostu za sucho. Jesteś maruda! Nie, no, ta moja postać jakaś dziwna jest normalnie. Skórzanym było źle, ubrałem się chitynowo. Upodobnia się do pana. Nie zrobię z siebie zakutego łba jak Purpos, bo nie chcę. O kurde, źle powiedziałem. O, doszedłem, nareszcie. Doszedłeś? Doszedłeś? No to... Zaraz się zrespię gdzieś. Nie, no wiesz, no bo tutaj się takich słów nie używa, bo my od razu... Gratulacje, pierwszy raz w twoim życiu. Sorry. Nie, no spoko. Nie, ja tutaj trzeba uważać na słowa, tak samo jak Szymon ostatnio za bobra oberwał. Tak. Nie no, ale bóbr Szymona to... Odwać się od mojego bobra. To była po prostu kwintesencja. Teraz był, dokładnie. O! Lecą gdzieś. Gdzieś są! Tylko gdzie? Nie ma ich u mnie. U mnie ich nie ma, to muszą być u was.
Widzę! Mam! Ha 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 ha! Dobra. Widzę, Boże, widzę. Dobra, tamten był killer, to ta będzie killerka, nie? Dobra. Nie. Killerki. Killer, ale ty masz zajebiste PKS-y. No. Skąd wiedziałeś? Killerka. Wow! O, strzela! Co to było? Gdzie ma? Wiesz co? Idziemy, mój drogi, pójdę cię zaprowadzę do przyjaciela, bo mam podobnego. Polecenie, wyłącz podejrzanie. Ty, strzelają się! Lecę do nich. Kurde, nie. Dlaczego akurat nad tym, nad zimną krainą? Tuj, no. Mówię. No właśnie, o, lecą te kapsuły, to lecę do kapsuł też. No, pozbieraj, bo ja ostatnio nie mogłem tego zebrać. Strzelają! Jaka ona jest fajna! Biegniemy! O, mamuty pode mną. Trochę mi zimno, no ale szczegół. Wy nie widzicie tego, że jest mi zimno, albo kostka lodu właśnie w tym momencie się zrobiła kostka lodu, bo gdyż, ponieważ, prawda... No też mam tam kamerę. Tylko ja mam kamerę w tym miejscu. No ale lepiej mieć w tym miejscu kamerę niż po drugiej stronie, gdzie widzicie statystyki, tak? No i było tak, że zasłanialiśmy statystyki, nie? Co tu się dzieje w ogóle? Zacznijmy. Nie. Strzelają! Oni strzelają do siebie, wiesz? Leci statek Rebelii i statek Imperium. No ten to statek... jest ta scena z trzeciej części. Tak, tak, tak. A te kapsuły się zawiesiły, były w powietrzu. Aha. Muszę wylądować, szlak by to trafił. Bo już dobra, teraz tutaj pokazuję wam, gdzie będzie miał ten mój... do parking prowadzę swojego T-Rexa. A ty jesteś samiczką, czy ty jesteś sam? Holy fuck! Prosto killer. Na dinozaura wylądowałem. Mężczyzna! Będą jajca! Ale jaja. Będą! Będą jajca, będą. Chodźcie tu. U! Zostawać tutaj, ja wam nie będę przeszkadzał. Róbcie co chcecie, widzowie nie będą też patrzyli. No może trochę. Tylko po cichu. To musisz, pamiętaj, musisz 18 plus dodać do tego odcinka. Tak, i mówię jej, tutaj ty powiem samice, nie opieraj się o mur mój tu, bo rozwalicie mi chałupę. Ej, no nie dolecę do nich, no przecież za szybko zasuwają, ja za wolno lecę i generalnie... Spokojnie to co, coś brał, a ja nie wiem co. Ale nasz gość tutaj w ogóle nic nie mówi. No właśnie. No właśnie. Dalej nic nie mówi, mimo że mu zwróciliśmy uwagę, no umarł. Ja nie wiem. Znaczy nie słucha nas w ogóle. No. Umarł. Tworzyłem postać. No. Proszę w komentarzach piszcie, żeby Ksent się odzywał. Dokładnie. To jestem lepszy od ciebie. Mam 5 ichtiu i 2 megalodony. I 2 reksy. Wspaniały jesteś. Normalnie niedościgniony jesteś moim ideałem wręcz. Synu, powiem ci. Dziękuję, dziękuję. Kurde, no już prawie doszedłeś. Też doszedłeś? Ale to jakie ty mówisz na centymetry? To kurna z pół kilometra do nich jeszcze jest, jak już jest ta kopuła. Nie, jest nad kopułą. No. Dobra, a jak ci się to w ogóle coś przedstawia, jakieś żarcie? Dobra, ale... Tak. Dingiska, jest żarcie, dobra. Idę jednego do polować. Strzelają! Nie, no to do siebie strzelają. Akurat to wiem. A kapsuły się zepsuły były. Kapsuły się zepsuły. No i co, lecisz ty do mnie, czy nie? Lecę, no tylko lecę bardzo wysoko, bo pod samą kopułą. A jak będziesz lądował, to będzie też dobrze, dobra. Tam mam nierówną kopułę. Muszę... Masz nierówną kopułę? Tak, nierówno pod kopułą mam. No, tak jest ty. Jakby co, to ja będę miał swoją bazę mniej więcej 70 na 70, takie kordy na mapie. To jest taka 70 na 70. Zatoczka mała. No widzę. No, to tam dobrze, w razie czegoś możesz mnie witamy spotkać. Witamy ciebie serdecznie w naszych skromnych progach. Oczywiście wiesz, że pojawiając się na tej mapie jesteś zobowiązany do postawiania wpisowego. Także zaczynaj zbierać metal dla nas. No co? Źle powiedziałem. A zapomniałem ci wspomnieć, że 1000 zł się płaci za dostęp do serwera. No tak, bo to wszystko wiecie. No musimy, wszystko bo, tylko dla kasy. Bo hajs się musi zgadzać. No jakże było to inaczej, no. Ale ty jesteś śliczna i ja cię... Dzięki. Co? Ja się cię zaczynam trochę bać, wiesz? Ja też sam się boję, także nie ma problemu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty masz ten domek? Bo ja go nie mogę teraz jakoś zlokalizować. No jak nie wiesz, gdzie mój domek? Jakie to były kordy? Tam nie pamiętam. No to na mapce. No czekaj, no nie mam, wiem, no. Mój domek. Czekaj. Tam na górze pisze 10. To przed 20 w pionie i przed 40 w poziomie. Ojoj.
Ojoj. Tam, taka zatoka tam jest, widzisz? 20 na 40. Widzisz, w kwadracie pomiędzy 30 a 40, a 10-20 jest taka zatoka. A, tutaj, dobra, a to jestem już obok ciebie. Nie, bo ja patrzyłem na odwrót kordy. To ze mną coś się złego dzieje, tak? No ale to, o, szczelają znowu. Ze mną się A to wiesz co, że stąd prawie byś widział, gdybyś wyszedł za ten cypelek, to byś widział, jak się szczelają. Jak się strzelają, to mam dwa reksy. Kark mnie już boli od tego nagrywania. Jak od tego nagrywania ci kark boli, nie rozumiem? Normalnie, bo to za dużo czasu jest spędzone przy komputerze. To ja mam mam dla ciebie rozwiązanie. Weź sobie kup taki kołnierz ortopedyczny. No, będę musiał. Ty pierdzielniesz na szyję i będzie fajnie. No, to żebyś się... Gorzej z obracaniem będziesz miał, bo będziesz musiał to całym ciałem robić. No, nie? Gorzej to będzie, jak to przestanie być śmieszne i naprawdę będę musiał coś takiego niedługo nosić. Albo, nie wiem, to po prostu wstajesz później od komputera, robisz gimnastykę, nie prosisz dzieci, a nie masz dzieci, faktycznie nie masz kogo poprosić. Moje dzieci przyjdą, rozmasują mi plecki, Madzia na przykład. Szymona poproszę o kawę, zrobi po 3 godzinach, no. Ale w końcu zrobi. Trafia uwieńczony, to jest drop mięsa, zauważyłem. Jest w ogóle zwiększony drop, jest zwiększony drop o 10, wiesz? Nie ma. Aha, nie machaj mnie tym tu, zobacz. widzę. Parka, widzisz? No widzę parka. Ładna, nie? Ale ty miałeś im zapewnić jakikolwiek... Wiesz... Warunki. No. Znaczy dziurę już im tu zrobiłem, no. Tylko ich obudować i tyle, nie? I sala miłości. Ale trochę ciasno. No a jak będą mieli za dużo miejsca, to nie będą chcieli kopulować, no. No jak to? A tak to wiesz, jak leżysz blisko obok siebie, nie? To może jakieś pokoje im chociaż zrób, no telewizornie. Tak. I bilard, nie? Jeszcze. No nie, no raczej bilard nie jest taki specjalnie. Chodź, dam ci to żelazo. Ty chcesz żelazo, czy chcesz już przepalone? No, nie wlataj mi do domu. No, sztabki żelaza, no. Nie zalataj mi do domu, co? Dobra. I nogi wytrzyj przed wejściem. Dobra. Sztabki żelaza chciałeś, tak? Tak. Gdzie ty jesteś? No, tu, czekaj, wezmę te sztabki żelaza, gdzieś tu je mam. A ja Alfę zabiłem. To po co zabiłeś? Trzeba było oswoić. Alfę, co to za dźwięk? Co to za dźwięk? Nie wiem. Znowu słuchać go w słuchawkach. U Szymona, no. Kup mi lepsze słuchawki. Wiesz co? Nie drzaźnij mnie. A co ty masz za mini domeczek obok? Które? Tam tak... To szopa taka mała te tamto, no, tak? No, po co to? No to było jak się pierwszą noc chowałem przecież, żeby mnie nie zagryzło nic. Aha, takie buty. No. Wspomnienia są. O, żeś mi zaparkował tak, że się zblokowałem teraz, no. Weź na... Oj, dobra, odblokowałem się. Chodź, dam ci ten... Wyrzucę ci to żelazo, nie? Tapki, no musisz latać. No wylądowałem sobie na twojej tratewce, no. No dobrze, masz... wyrzucam ci, wyrzuć. Znowu są. Weź sobie. Dziękuję serdecznie, dobry człowieku. Niech się Bóg w dzieciach wynagrodzi. Nie, mam trójkę, także najpierw niech u ciebie się pojawi jedno, z moją chęcią na pępkowe przyjada. Na pępkowe, powiadasz? O kurde, no. Mamy problem. Houston. A co się stało? Chciałem to powiedzieć. Aha, pewnie za dużo żelaza masz, nie możesz nim lecieć. Tak jest. No, to jest problem. No i co teraz? No, nie wiem. A wiesz, co resztę? Nie masz nic? Jakichś tam kamieni ze sobą? Nic? 159. Nie, mam dużo mięsa. Chcesz mięso? No to rzuć, to wezmę ze sobą, będę zaraz karmił. Co? Idziesz piechotą. Dobrze. Idę piechotą. Dalej nie lata. No nie, bo jeszcze nie wyrzuciłem, bo pomyliłem przyciski, miało być E. Kurde. To możesz wyrzucać, będąc na nim, wiesz o tym. No tak, ale bałem się, że wpadnie do wody, wiesz? Mhm. Wyrzuć przedmiot, a ile to waży w ogóle? No sporo. Niewiele chyba mięsa. No jak nie? Wyrzuć przedmiot. To się stwierdził. To nie ja. Podnieś. Ja też nie. Podnieś. I mam skórę. Musiał być... No dobra, ale skóra już nie jest aż tak ciężka. Zepsute mięso jest też dobre, podnieś. No nie pitol, że ty dalej nie jesteś w stanie latać, chłopaku. Jo, piórkują! A ten metal dużo waży. 74. No dlatego lepiej, żebyś tutaj, jak się po coś leci, to lecić tym orłem, wiesz? One są bardziej wytrzymałe. Dobra, dam ci 50 strzał, to będę w stanie... Strzał to cały guzik ważą. No 10. To daj. A może twój, a wiesz co mi się wydaje, ja wiem co u ciebie dużo waży. Co?
Miecz świetny, oddaj. Jeszcze no, raz. Mówiłem, że dalej nie polecisz i co? I co? I co? No lecę, no, tylko że... Ale masz prędkość? Kapkę powoli. Dlaczego ty nosem zadarłeś aż tam... No bo nie chcę lądować nawet. Wiesz co, nie, ja będę musiał ci wyrzucić tego żelaza trochę. To wyrzuć, nie wiem ile tam, zobacz. O jest. Ląduj. Ląduj, chłopaku, ląduj. Jak dalej musisz, no przykro. W wodzie on nie chce. Dobra, jest. Fajnie. I teraz tak. Cyk. A widzę, że tu są podstawowe staki, czyli po 20 mięsa. Przepraszam bardzo. Bo... Mhm. No, tak. Aha. Nie mamy rozszerzonego tego. A właśnie, a jest jakiś mod, który to rozszerza? No jest to mod taki się. Chyba do 500 mięsa. On ile waży? Z 50 mega może. No to po odcinku, Szymon, po cichu, po odcinku podacie te mody, ty z Szymonem, ja go zainstaluję, bo to faktycznie stakowanie trochę denerwuje. A to może być 9000? O, poleciałeś. No i tak to... nawet nie najgorszą prędkością. Może Halo? Być, Szymon, nawet 8 milionów stakowanie, wiesz, naprawdę. Okay. No przy tym modzie to purpose będziesz mógł zebrać chyba z 1000 albo 2000. Czego? Bo cię przerwało. Halo? Aha, będziesz mógł zebrać z 2000 metalu nieprzetopionego i będzie to ważyło z 10 kilo. O! To jest dobry mod! Świetny! Będziemy czytować, chcemy taki. Oczywiście. Bierę go. Jasne, że chcemy. W ciemno. Bierę go. A można tak zrobić, żeby ważyło jeden? Albo, można. Albo żeby tego to nie wiem, czy ważyło. Są takie mody, ale wiem, że po 10 kilo to będzie. To dobrze, to jest dobre, dobry pomysł, dobry. Dobrze, że Ksent się spotkali z Purposem, o. A chcesz po jeden? To tylko to dacie nam później, Szymonek. To tylko wystarczy wejść w konsolę serwera i ustalić, że metal waży 0,01. Mhm, ciekawe, gdzie w konsoli ich serwera, teraz no ci powiem. Normalnie można mam, poczekaj ustawiać. Chwilę. Chyba, że to mówisz o tym już pliku konfiguracyjnym, który się tworzy. No to wtedy tak, no to trzeba wiedzieć, jak go zrobić, no. Dobra, słuchajcie, ja tutaj podzieliłem się z Purposem metalem, idę teraz szukać sobie mojego pierwszego. Ale śmiechowy koleś. Gallimim. Pierwszy raz widzę tego. Galliminus. Co? Galliminus. Nie, Gallimim. Galliminus, no jak go zaatakujesz, zacznie uciekać. Gallimim. Po polsku. O, czekaj, ktoś tam pływa. Kto to pływa? Śmiechowy, taki zaczesaną czuprynkę nie, do tyłu. To jest ten. Ale to jest. Się liczysz. Co się aha, nie bo liczysz? Wy macie spolszczenie, no. Prawda? No, no nie, po ale to jest bardzo się prosto wgrało. Się robi. Wystarczy język wybrać w konsoli na Steamie. Jaki chcesz mieć język? Tam się wybiera język. Kurczę, blaszkę, gdzie mam lecieć, bo ja już się pogubiłem. Kurde, wiecie co? To jest najgorsze, że nie widać na mapce, w którą stronę się jest odwróconym, no. No o, i właśnie to właśnie o tym mówimy, że coś takiego by się nam przydało, taki mod właśnie, no. Właśnie taki. Mapkowy taki, wiecie? Sprawdzę później, może jest gdzieś tam w workshopie. Kurde, wiecie co, chyba tu ryby tak faktycznie to w nocy to śpią albo odpoczywają, bo nie mogę teraz znaleźć. Jak wcześniej widziałem. Bo mnie jest sporo tych ryb, wiesz? No to tak, no ale ja taki kawał nie będę tam dymał. No. Ale możesz płynąć. No, dziękuję ci bardzo. Raz byłem taki mądry przedostatnio, jak sobie tak ograłem. Mówię, popłynę sobie, zanurkuję. Zanurkowałem, jak się 5 zwaliło na mnie tych megalodonów, to... Kto dostał level? No ja nie. Ja. A, no tak. Wydinozał pewnie. Tak jest. O, i powiększyłem mu ten udźwig o 6, więc będę szybciej leciał. No to dobrze. O, ile tutaj jest rekinów obok ciebie zresztą. Wow, ile tu jest rekinów. No dużo, właśnie o to chodzi. Wiesz gdzie? W zatoczce, w kwadracie, tym kwadracie po lewej stronie 40-50. Hmm. To tam jest od cholery rekinów w tym kwadraciku. Ja tu chcę na razie sobie ichtio z jedno, czyli delfina takiego. No to delfiny też tam były, to mówię, przejdź się tutaj, to spokojnie dorwiesz. Tu w tej zatoczce między 40 a 50. No możesz się przejść na piechotę. Muszę zjeść w ogóle. A to no już chyba w następnym odcinku sobie ogarnę. Łażę. No bo tutaj już chyba nie zdążę w tej chwili, kurde, no. No już zdecydowanie nie zdążysz. Bo będziemy kończyć. O, walczą tutaj znowu ze sobą, zabijają się. To są, kurde, w ogóle te dinozaury, to one są jakieś takie, no... Agresywne. O, głupie. Zero w nich w ogóle pokoju, no. O, zobaczył mnie, hehe. Aha, ty.
Razy ci nie podchodzi, bo cię sieknę z kuszy. Wykorzystam sobie na ciebie moją kuszę. To co, dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Trzymajcie się i ją na razie. Cześć. Cześć.